A ja teraz, zanim zaproszę następnego gościa, to szybko podzielę się takim doświadczeniem. To było we wtorek, czyli prawie tydzień temu. Zadzwonił do mnie taki troll, który no, czasem wykonuje jakieś prace takie quasi dziennikarskie. On się nazywa chyba Marcin Dobski. I zapytał mnie, poprosił mnie o komentarz w związku z moim przegranym procesem. Ja nic nie wiedziałem o żadnym przegranym procesie. On mi powiedział, że zostałem skazany na 8 miesięcy zamiatania ulic, ponieważ przegrałem sprawę karną ze słynnym miliarderem Tomaszem Misiakiem, który jest jednym z drugoplanowych bohaterów tej książki Morawiecki i jego tajemnice, ponieważ Misiak to przyjaciel, dobry znajomy, częściowo też partner biznesowy Morawieckiego, a zarazem Misiak to człowiek związany z Rosją. Jego firma Work Service zarabiała grube pieniądze w Rosji, działała we wszystkich 5000 sklepów należących do kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Wspólnicy Misiaka to ludzie, którzy pracowali przez całe lata w Rosji, współpracowali, między innymi współdziałali z niejakim Kiriłem Dmitriewem, który później został kremlowskim dygnitarzem odpowiedzialnym za ściąganie zagranicznych pieniędzy do Rosji. Ja to wszystko opisałem. Misiak wytoczył w związku z tą książką dwie sprawy cywilne i w pewnym momencie przysłał mi też akt oskarżenia, więc wiedziałem, że sprawa karna będzie. On mi przysłał ten akt oskarżenia na adres, pod którym już nie mieszkałem. To był adres moich rodziców. Ja tam przez jakiś czas jeszcze odbierałem pocztę, więc zdążyłem odebrać ten akt oskarżenia. No ale potem mijały lata, bo to było w 2019 roku. Nic się nie działo. Nie denerwowałem się tym specjalnie, bo wiem, że sprawy karne tego rodzaju ruszają bardzo późno. Czasem mija właśnie kilka lat od aktu oskarżenia do początku przewodu sądowego i nic się nie działo. No a ja już po tym, jak mijał ten czas, coraz rzadziej odbierałem pocztę z mojego starego miejsca zamieszkania. Tam mieszkają moi rodzice. I przez ostatnie pół roku nic stamtąd nie odbierałem przez ostatnie miesiące, no bo już, jakby to powiedzieć, no już od lat tam nie mieszkam. No, ale okazało się, że sąd wysyłał tam powiadomienia o rozprawach. Sąd wysyłał tam powiadomienia o rozprawach, o których ja nie miałem pojęcia, o których Misiak mnie nie informował w ogóle, że sprawa się toczy, że są rozprawy. Misiak znał adres wydawnictwa Arbitror, którego jestem wiceprezesem, bo wytoczył mu sprawę. Znał adres moich adwokatów, ich kancelarii. Misiak zaczepiał mnie na Twitterze, nawet informował mnie, tam przypominał, że jest rozprawa cywilna, rozprawa w sądzie cywilnym, ale o sprawie karnej nic nie powiedział. No i tak w ten sposób Misiak wygrał proces bez mojej wiedzy i bez mojego udziału. No, musiał wygrać, skoro ja się nie broniłem, bo nie mogłem przytaczać dowodów, bo mnie w sądzie nie było i nic o tym nie wiedziałem. O tym, jak to wygląda od strony prawnej, porozmawiamy z adwokatem Dawidem Biernatem z warszawskiej kancelarii Lach Janas Biernat. Zapraszam pana mecenasa do studia. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Coś nam się chyba zawiesiło. A słyszy mnie pan? Tak, słyszę i widzę. A, to dobrze. To Jeszcze raz dobrze. dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Ja tutaj się spotykam, powiem od razu tak. Może zacznijmy od najważniejszej sprawy. Czy jest możliwe przeprowadzenie, zgodnie z prawem, przeprowadzenie procesu karnego, w którym sędzia ani razu nie widzi oskarżonego, nie może się upewnić na sali sądowej, że to oskarżony jest oskarżonym, że to na pewno on, ustalić tożsamości fizycznej, nie pyta oskarżonego, czy zrozumiał zarzuty, nie pyta oskarżonego, czy przyznaje się do winy. Panie redaktorze, no teoretycznie przepis oczywiście mówi o tym, że rozprawa może być prowadzona bez udziału oskarżonego.
ale przepis wskazuje też, że sąd w pewnych okolicznościach powinien uznać, że ten udział oskarżonego jest po prostu obowiązkowy. I zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy nie toczyło się postępowanie przygotowawcze, bo przestępstwa z artykułu 212, one nie są poprzedzone czynnościami policji czy prokuratury, po prostu zaczynane są przez złożenie samego aktu oskarżenia. 212, czyli ten słynny artykuł, odpowiedzialność karna za zniesławienie. Niesławienie, dokładnie. Jeżeli nie ma tej fazy właśnie takiej poprzedzającej, czyli czynności wykonywanych przez policję czy przez prokuraturę, no to są bardzo szczególne okoliczności, kiedy obowiązkiem sądu jest w ogóle zweryfikowanie, kto jest podsądnym, czy to jest ta osoba, która nazywa się Tomasz Piątek, czy to przecież mogą być też imiennicy pana, czy to jest może, czasami może być, nie wiem, pseudonim też jakiś literacko-artystyczny. I bez zagwarantowania osobistego udziału oskarżonego, no taki proces jest po prostu kuriozalny. To robi się proces zupełnie fasadowy, gdzie złamano podstawowe zasady też czy realizacji prawa do obrony, czy zmierzania do ustalenia w ogóle prawdy materialnej, takiej obiektywnej, bo sąd karny jest trochę innego rodzaju sądem. To nie jest sąd, podobnie jak w postępowaniu cywilnym, taki sąd, który jest bardzo kontradyktoryjny i który bardziej skupia się tylko i wyłącznie na tym, co strony dają, jakie informacje, jakie dowody pod rozstrzygnięcie, tylko jednak powinien zmierzać do ustalania, jak naprawdę było. A opierając się... Sąd kontradyktoryjny to jest taki sąd, kontroluje tylko walkę obu stron, a nie dąży do prawdy. Natomiast no, sąd karny i przepisy kodeksu karnego czy postępowania karnego oczywiście nakładają tego typu obowiązek też na sąd karny, ale jednak sąd karny powinien sam wykonywać szereg czynności z urzędu, żeby zmierzać na tyle, na ile to jest możliwe, do ustalenia prawdy obiektywnej, czyli jak było. W sądzie cywilnym tak niekoniecznie musi być. Sąd cywilny bazuje tylko i wyłącznie na depozycjach stron. Natomiast to jest też dosyć... Depozycjach, czyli zeznaniach, wyjaśnieniach, dowodach. I prowadzenie takiego procesu karnego tylko i wyłącznie opierając się na dowodach, faktach, oświadczeniach, wyjaśnieniach jednej strony, no absolutnie przeczy w ogóle temu, czemu służy prawo karne, jakie ma cele i do czego powinno zmierzać. Panie rektorze, zastanawiałem się przed tą audycją, czy kiedyś w ogóle zetknąłem się z taką sytuacją. No pewnego rodzaju taką, można powiedzieć, abecadłem jest to w każdej sprawie karnej i takim bardzo ważnym w ogóle momentem w procesie karnym jest taki moment rozpoczęcia rozprawy, pierwsze posiedzenie, na którym jest odczytywany akt oskarżenia i odbierane są przez sąd depozycje, czyli wyjaśnienia oskarżonego. Sąd się też upewnia, czy oskarżony zrozumiał, przed jakim zarzutem stoi, czy chciałby złożyć wyjaśnienia, odpowiadać na pytania. I to jest taki bardzo ważny element w całym, czasami bardzo długim przewodzie sądowym. I o ile powiedzmy w dalszych czynnościach sąd rzeczywiście może sobie uznać, że udział oskarżonego jest jego powiedzmy prawem, a nie obowiązkiem. Jeżeli oskarżony się nie stawia, no to wybiera powiedzmy jakąś tutaj taką bierną drogę. Natomiast w tym momencie sąd karny ma szereg możliwości zapewnienia sobie kontaktu z oskarżonym. Natomiast właśnie ten pierwsze posiedzenie, kiedy jest odczytywany akt oskarżenia, są odbierane wyjaśnienia, zawsze udział tego oskarżonego jest zapewniony w bardzo różny sposób, przez ustalanie adresu, przez wywiad na przykład policji, gdzie rzeczywiście dawana osoba przebywa, a nawet sądy sięgają do przymusowego zapewnienia stawiennictwa przez na przykład zatrzymanie kogoś i doprowadzenie przed terminem rozprawy. Także zdarzyło się to w sprawach, w których występowałem, w sprawach prywatno-skargowych, no, gdzie tutaj jak gdyby waga w aspekcie innych przestępstw nie jest aż tak jak gdyby istotna z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. Przyjrzałem się temu przepisowi, który mówi o tym, że można prowadzić
przewód sądowy, proces bez oskarżonego i to jest, tam jest, jeśli dobrze zrozumiałem, to tam jest dokładnie napisane, po co wprowadzono taką zasadę. Ano po to, żeby zaradzić w sytuacji, w której oskarżony na przykład nieustannie próbuje unikać, przewlekać proces sądowy, dostarczając ciągle zwolnienia lekarskie, robiąc, próbuje się wymigiwać od udziału w procesie i próbuje proces w ten sposób spowalniać. No ale ja jako podsądny to... No może sam pan może zaświadczyć, no bo współpracujemy od pewnego czasu, że ja się staram na każdej rozprawie sądowej być i jeśli nie jestem chory, to jestem. I przeważnie jak jestem chory, to proszę o przełożenie rozprawy, żebym mógł na tej rozprawie być. Przychodzę pan, panie redaktorze, jest szczególnie zainteresowany braniem udziału w procesach, no z tego właśnie też powodu, że te tematy, które pan porusza, no one są trudne, czasami kontrowersyjne, ale znajduje pan doskonałe wyjaśnienie, dlaczego te tematy są poruszane. Jakie ma pan portfolio dowodowe, to są czasami bardzo też trudne sprawy i tutaj pana aktywność jest bardzo duża, niesłychanie bym powiedział, duża w aspekcie w ogóle obowiązków prawnych czy procesowych, czy stawiania się na rozprawach. Dziękuję bardzo. No i sąd mógłby się, sąd w tym przypadku mógł się sam o tym przekonać, bo mógł łatwo zaczerpnąć wiedzy na ten temat, o tak, bo w tym samym warszawskim sądzie, sądzie dla rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, brałem udział w innej sprawie karnej i przychodziłem na każdą rozprawę i uczestniczę też w rozprawach, które cywilnych, w procesach, które wytoczył mi ten sam Misiak, który tutaj jest oskarżycielem. Więc na pewno Misiak wiedział, że ja na rozprawy chodzę. Sąd też mógł łatwo to sprawdzić. I stąd absurdalne jest przypuszczenie, że spośród wielu procesów, które mam i w których przychodzę na każdą rozprawę, to nagle wybrałem sobie jeden proces karny z Misiakiem, żeby go bojkotować. No to jest absolutnie absurdalne i dla mnie jest bardzo dziwne, że sąd tutaj tak się zachował. Znaczy, ja myślę też, że to jest w ogóle, bo tego typu sprawa dotycząca czy książki Morawieckiej, jego tajemnice, czy pana Misiaka, ona w ogóle z punktu widzenia myślę, że w ogóle też sędziego, takiego człowieka, który z natury powinien być ciekawy i cechować się doświadczeniem życiowym, ona jest po prostu ciekawa, ona jest inna od standardowych spraw, które trafiają do sądu karnego, kradzieży, włamań czy innych jakichś takich ordynarnych, bym powiedział, występków. I też to jest takie trochę zaskakujące, że sędzia, który prowadził tą sprawę, który powinien się też kierować, że tak powiem, ciekawością i pewnego rodzaju mądrością życiową, no, nie szukał takiego kontaktu z panem, czy nie próbował zapewnić pana stawiennictwa, szczególnie tym pierwszym terminie rozprawy, no po to, żeby pana zobaczyć, zadać pytania, posłuchać wyjaśnień, żeby sobie wyrobić zdanie na podstawie relacji obydwu stron, nie tylko tej strony, która oskarża, ale też tej strony, która oskarżonym jest. To też wydaje mi się dosyć no, takim kuriozalnym zachowaniem. Tutaj nasza komentatorka Bożena Breczko pyta, czy w sądzie nie ma osoby odpowiedzialnej za ustalenie miejsca pobytu oskarżonego, jakiś asystent czy sekretarz? To sąd dba, czyli sędzia dba, on musi wydawać i kontrolować zarządzenia, które są realizowane później przez asystentów, czy czasami przez policję na przykład, jeżeli sąd orzeknie o na przykład przymusowym doprowadzeniu, to jest tylko i wyłącznie w gestii po prostu sądu, który orzeka. I też, proszę Państwa, to też jest taka sytuacja, że z doręczeniami w ogóle były bardzo duże problemy. Była duża reforma też w prawie cywilnym dotycząca sposobu w ogóle zawiadamiania o pierwszych terminach rozpraw o doręczeniu pozwu, dlatego że były bardzo często sytuacje właśnie związane z awizacją korespondencji sądowej pod nieprawidłowym adresem, przekonaniem sądu o tym, że nastąpiło prawidłowe doręczenie. I na przykład w procedurze cywilnej od już przeszło 2 lat jest zasada taka, że w przypadku problemów z doręczeniem przez pocztę, czy na przykład awizacji, sąd na tym nie może poprzestać, jest tryb doręczenia przez komornika sądowego,
który wtedy wykonuje właśnie czynności związane z ustalaniem miejsca pobytu i fizycznie sporządza protokół, czy ktoś odebrał tą korespondencję, odmówił odebrania korespondencji, ale jest obiektywny dowód na temat tego, że ktoś wie o sprawie. Natomiast tutaj w zasadzie sąd poprzestawał na ustaleniu, że dochodziło do awizacji pod nieaktualny adres i dalej temat nie był w żaden sposób wyjaśniany. To jak wcześniej Państwu też i panu redaktorowi też powiedziałem, jest kuriozalne z punktu widzenia właśnie zapewnienia udziału oskarżonemu w tym pierwszym momencie procesu, kiedy mamy do czynienia z odczytaniem aktu oskarżenia i odebraniem wyjaśnień przez oskarżonego. Znakomita dziennikarka prawna Ewa Siedlecka napisała dzisiaj na portalu OKO.press, że wydano wyrok bez procesu, bo proces faktycznie się nie odbył. Powiedziała, że to jest żaden proces, kiedy gada tylko oskarżyciel, a oskarżony nie może nic powiedzieć. Ale ja chciałem spytać o coś innego, bo tutaj się pojawiają takie głosy, na przykład na Twitterze ktoś mi pisze, pojawiają się takie głosy, powiedzmy, obrońców, nie wiem jak to czego nazwać, powiedzmy ludzi, którzy chcą tutaj występować w roli obrońców przepisów i pojawiają się takie głosy, według których jakaś część tutaj błędu leżałaby po mojej stronie z tej przyczyny, że ja się z tego adresu nie wymeldowałem. Ja od razu powiem, dlaczego ja się nie wymeldowałem, a mieszkam gdzie indziej, bo chcę, żeby jak najmniej osób wiedziało, gdzie mieszkam, z oczywistych przyczyn. No mam wielu wrogów potężnych, choćby takich jak pan miliarder Misiak, który mnie pozwał, i jeszcze potężniejszych być może, i nie chcę, żeby oni wiedzieli, gdzie ja mieszkam. No a adres zameldowania muszę podawać za każdym razem, kiedy podpisuję jakąś umowę w urzędzie i tak dalej. I on jakby trafia do bardzo licznej grupy ludzi. No ale pojawiają się głosy, że skoro ja byłem pod tym adresem zameldowany, to sąd miał prawo domniemywać, że ja tam mieszkam i wysyłać mi tam te wszystkie awiza, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Czy to jest prawda? Panie redaktorze i proszę Państwa, to nie jest prawda, dlatego że adres zameldowania jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, wskazówką, że rzeczywiście ktoś gdzieś może mieszkać, ale to nie jest tożsame z tak zwanym adresem zamieszkania, czyli miejscem, gdzie ktoś koncentruje swoje interesy życiowe. I to jest bardzo częsta sytuacja, że adres zameldowania rozmija się z miejscem zamieszkania, a sąd jednak karny czy cywilny też powinien ustalać miejsce zamieszkania, czyli tam, gdzie ktoś faktycznie właśnie to centrum interesów życiowych ma. I oczywiście adres zameldowania może być pomocny, bo często zdarza się też tak, że ktoś po prostu mieszka pod adresem zameldowania. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby tylko i wyłącznie poprzestawać, zwłaszcza w sytuacji właśnie problemów z odbiorem korespondencji, z awizacją, na tej kategorii administracyjnej, czyli na adresie zameldowana i w ten sposób tłumaczyć, że ktoś jak gdyby został powiadomiony w sposób prawidłowy, bo absolutnie tak nie jest. Gdyby rzeczywiście tak było, no to większość procesów czy karnych, czy cywilnych toczyłaby się po prostu bez wiedzy i bez udziału podsądnych, co w ogóle wypaczałoby w ogóle całą ideę tego, co się dzieje w sądzie i czemu sąd służy i no, celów, jakie są stawiane po prostu na wymiaru sprawiedliwości. No właśnie, bardzo często, gdy dostajemy jakiś formularz do wypełnienia, to tam proszą nas o podanie adresu zameldowania i adresu zamieszkania albo adresu do korespondencji. Wiele instytucji, także państwowych, widzi tę rzeczywistość polegającą na tym, że miliony ludzi nie mieszkają w miejscu zameldowania. No ale w tym przypadku sąd zdecydował inaczej. To na koniec poproszę jeszcze tylko o kilka słów na temat dróg prawnych, jakie mamy w tej sytuacji, no bo tutaj trzeba dodać, odmówiono mi prawa nie tylko do obrony, ale też do apelacji, bo dowiedziałem się o wyroku, kiedy on już był prawomocny i nie można było apelacji zgłosić. No tak, bo ta informacja rzeczywiście, ona gdzieś tam była przekazywana przez osoby już po terminie, który służy do tego, żeby złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Więc no w wniosek sytuacji, niezbędny do napisania apelacji. Tak, dlatego że w naszej procedurze sytuacja wygląda tak, że żeby zaskarżyć wyrok, najpierw trzeba złożyć wniosek o uzasadnienie.
W uzasadnieniu sąd oczywiście podaje wszystkie motywy rozstrzygnięcia i powody, dlaczego orzekł w taki, a inny sposób. I stworzenie przez sąd uzasadnienia do wyroku jest w ogóle początkiem czy daniem możliwości złożenia apelacji. I tutaj mamy w tym przypadku dwie drogi. Można złożyć, co też nastąpiło, wniosek po prostu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z takim wnioskiem o uzasadnienie wyroku, ale można też, bo jest też specjalny przepis właśnie dla takiej sytuacji, w której ktoś nie był prawidłowo zawiadamiany przez tok procesu o toczącym się procesie, złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Bo czyli tak, w pierwszym przypadku bijemy się o prawo do apelacji, a w drugim przypadku bijemy się o to, żeby zacząć od początku. Prawo do merytorycznego procesu, no bo ten proces formalnie został przeprowadzony, ale jego merytoryczna jakość jest de facto żadna, dlatego że bazował tylko i wyłącznie na ustaleniach czy na wyjaśnieniach, depozycjach tylko i wyłącznie jednej osoby. Żeby przeciwdziałać takiej sytuacji, zwłaszcza właśnie jeżeli ktoś nie jest prawidłowo powiadamiany, jest osobny też tryb służący do wznowienia postępowania, skutkujący uchyleniem w ogóle czy zniesieniem całego postępowania, które musi się w takiej sytuacji po prostu toczyć od początku. No bo też zarzuty w apelacji de facto sprowadzają się do tego, że nie było merytorycznego procesu i sąd też bazował na bardzo wybiórczym materiale dowodowym, a oskarżony nie miał po prostu zapewnionego prawa do obrony, nie mogło być one realizowane, więc to też są bardzo formalne powody, tak samo jak przy wznowieniu. Argumentacja czy przy wznowieniu postępowania, czy przy złożeniu wniosku o przywrócenie terminu jest de facto bardzo podobna. Natomiast to są dwa różne tryby prawne. I z obu tych dróg skorzystamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. To jest Reset Obywatelski.